Witam, Doris Tejo. Podczas ostatniej misji ranni zostali Luki oraz Avalach. Na szczęście nie opuszczą nas na zbyt długo, a obowiązki zwiadowcy przejął Aristeo. Warto byłoby zestrzelić Skouta. Spróbujemy. Mamy duże szanse. Jest. No ale teraz musimy poczekać, gdyż niestety, ale jest noc. A wolę takich misji nie wykonywać w nocy, a nie mogę przerzucić za szybko czasu, gdyż muszę obserwować wrogie krążowniki. No nic, lecimy. Tak, no tu się nic nie zmieniło. Okej. Bezpiecznie. Podczas ostatniej misji spotkaliśmy nową rasę, więc można się tu wszystkiego spodziewać. A zwłaszcza w tym miejscu. Ostatnio lubią tutaj stać. O właśnie. King Larva i Destroyer. Może zejść z linii strzału. Spokój. Podoba mi się taki zimowy krajobraz. File. Liczę, że zdołasz zabić Destroyera. No nie, no to nie jest dobry czas na pudłowanie, to nie jest strzelnica. No nie. Przecież ta broń jest bardzo celna. Jest, świetnie. Świetnie, znaczy to... Ta seria była świetna, ale poprzednia, no to była tragedia. Venomous, pokażesz Faelowi, jak to się załatwia. Oczywiście Venomous strzeli w dużo mniejszy cel i trafi pierwszym pociskiem. I to się nazywa skill. Może od razu tu podejdziesz i w następnej turze pójdziesz jako żołnierz prawego skrzydła. Natomiast Fael będzie się trzymał tak bardziej tutaj w centrum. Athena pójdzie razem z Venomousem. Okej. A pozostali żołnierze obstawią centrum oraz lewą flankę naszej formacji. Tym razem jest tylko 6 żołnierzy na misji, ponieważ reszta przebywa w szpitalu. I czekasz. I tu w zasadzie też wiele więcej nie można zrobić. Dobrze, no to zaczniemy od rozpoznania. Oj, niestety. Został zmarnowany jeden skok. O! To płot spowodował zmarnowanie, widocznie. Aha. Widocznie Aristeo wylądowałby na nim. Może... Żołnierze prawego skrzydła wyręczą nas, zabijając Destroyera i Larwę. Świetne trafienie.
marszałek zabije larwę. Aha, tu nie masz linii. Tylko, że zwiększysz celność i może dla pewności, to nawet nie chodzi o to, że ja nie ufam feldmarszałkowi, ale wolę dla wszelkiej pewności i bezpieczeństwa wycofać naszego dowódcę. Okej. I liczę na to, że feldmarszałek zakończy żywot larwy. O właśnie. Może dobiegniesz tu i będziesz utrzymywał pozycję w centrum. Sasza. Podobnie, ale na twojej lewej flance. Oczywiście moi żołnierze w tej chwili osłaniają dowódcę. Amentosik. Lewa flanka. I oddajmy turę. Larwa. Oj, jeszcze kogoś trafił. Świetny strzał. Może zobaczymy, kto to był. Jeżeli wystarczy punktów oczywiście, ale wolałbym, żebyś się tutaj ukrył. Aha, Snake Man. O, jeszcze jeden Snake Man. Może granat rozwiąże problem? Nie za bardzo. Ale nie przejmuj się. Moi żołnierze mają jeszcze mnóstwo punktów. A akurat Fael jest na dobrej pozycji. Musi tylko trafić. Akurat tym razem mu się to udało. I to już za pierwszym strzałem. Nawet w choinkę trafił. Nie będzie w tym roku świąt. Straszne. To nic. To teraz jeszcze rozpoznanie. Co dopiero? Dopiero tu można? No tak, odległość była znaczna. Ale podoba mi się to, że wrak statku obcych jest rozpruty, także nie będzie problemu z wchodzeniem do niego. O, Destroyer. Może jednak Aristeo sam go załatwi, tym bardziej, że z tej odległości nie sposób nie trafić. Wszystkie trzy strzały były celne. No niestety nie wycofasz się, ale mam nadzieję, że nie zabiją cię. Może to już jest koniec misji. O! Snake Man. Ukryj się tu. Teraz pytanie, kto go widzi? O właśnie. Sasza. Zdołasz, zabijesz go, dasz radę. Pierwsze trafienie już zakończyło horror, jakim była świadomość, że on jeszcze żyje. Oho. Tak, i tu jeszcze moi żołnierze. Prawego skrzydła. Okej. To może tu i przykampisz. Natomiast Athena spróbuje obejść budynek z lewej strony. W sumie Sasza może troszkę bliżej podejść. I oddajemy turę. Czyli ktoś jeszcze żyje.
Ale nic, znajdziemy go. Mamy od tego naszego zwiadowcę. Nikogo. Ale nic, jeszcze sporo terenu do rozpoznania. Jest. To może być ostatni. Aristeo spróbuje go zabić. Świetnie, upadł. Tak, to był ostatni. Mentosik zabił dwóch, Sasha jednego, Athena jednego, Venomous dwóch, Fal dwóch, Aristeo dwóch. I sporo ciekawego sprzętu, ale to głównie na sprzedaż. Dziękuję wszystkim za obejrzenie odcinka. Spotykamy się w kolejnym. Trzymajcie się.